Witam. W dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak poprawnie założyć kołpak na nasze koło w samochodzie. No więc przejdźmy do tego, jak poprawnie zdjąć, założyć kołpak. Więc tak, mamy tutaj nasze koło. Sprawdzamy oznaczenie koła, czyli rozmiar. Bierzemy kołpak o takim samym rozmiarze. 14, jak widać. Koło również jest 14. Także tak. Szukamy czegoś takiego. Różnie, bo to nawet kwadratowe jest, różne są. Ale szukamy takiego wcięcia przy rancie kołpaka. No i sprawdźmy, czy nasz kołpak jest cały, bo jeżeli nie, to po prostu będzie trzeba go wymienić, bo nie będzie się trzymał koła. I tak, robimy w ten sposób, tutaj zakładamy i nabijamy nasz kołpak tak, żeby nigdzie nie odstawał. Jeżeli boimy się, że nasz kołpak nam odpadnie, to możemy po prostu zamontować trytytki z dwóch stron. W przypadku, jak założymy jedną trytytkę, kołpak może się poluźnić, my możemy tego nie zauważyć i w końcu może się pojawić pęknięcie, a potem kawałek kołpaka może odpaść i zostać tylko ta część z trytytką. No i jeżeli mamy nasz kołpak, to po prostu ściągamy go tak. Wkładamy rękę w szparę, przytrzymujemy jednym palcem, tak. Jak nam odejdzie, to po prostu przyjeżdżamy ręką, o, i nasz kołpak został ściągnięty. Mam nadzieję, że pomogłem i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!